W Piechowicach zrealizują drugi etap budowy kanalizacji. Podpisaliśmy umowę z firmą budowlaną Sanet z Łomnicy. Plany inwestycyjne gminy Stara Kamienica. Środki, które pozyskaliśmy, będą przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców naszej gminy. W Kowarach kształcić będą młodych wojskowych. Mamy informację z Ministerstwa Obrony Narodowej, że tworzy się jakby nowy zawód żołnierza zawodowego, ale w służbie czynnej. Tuż przed weekendem wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. W Piechowicach mają ambitne plany inwestycyjne. Podpisano umowę z wykonawcą drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo do przetargu na budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra - Szklarska Poręba przystąpiły trzy firmy i wszystko na to wskazuje, że uda się zrealizować tę inwestycję w zakładanym budżecie. Gmina Miejska Piechowice rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Od skrzyżowania ulicy Kryształowej z ulicą 1 Maja do skrzyżowania ulicy Kryształowej z drogą krajową nr 3 oraz przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 366. Podpisaliśmy umowę z firmą budowlaną Sanet z Łomnicy na realizację tego odcinka sieci wraz z pompownią przy rzece Kamiennej. Wartość umowy to jest 2 miliony 750 tysięcy około, bo tam bez grosików, z czego no, udział własny 700 tysięcy, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1 500 000 i reszta z rządowego programu inwestycji lokalnych. Tak było? A tak to wygląda obecnie. Jak widać, prace przy realizacji pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej są realizowane. Pierwszy etap już jest, wchodzi w etap realizacji odbudowy nawierzchni, czyli całej szerokości nawierzchni drogi. Kładzone są krawężniki i w ramach tego również będzie jednostronny chodnik wykonywany nowy, w nowej nawierzchni. Do przetargu dotyczącego budowy wiaduktu drogowego w Piechowicach nad linią kolejową Jelenia Góra - Szklarska Poręba przystąpiły jak do tej pory trzy firmy. Przetarg jest jeszcze nie rozstrzygnięty, jesteśmy w trakcie przetargu. Do przetargu wpłynęły trzy oferty w granicach możliwości finansowych gminy, czyli w granicach do 10 milionów złotych. Najniższa oferta opiewa kwotę około 6 milionów 850 tysięcy złotych, najdroższa oferta 9,5 miliona złotych około. 95% wartości tego zadania będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, natomiast pozostałe 5% to wkład własny gminy. Mamy dobrą informację także dla mieszkańców gminy Stara Kamienica. Już niebawem rozpocznie się tam kilka zadań. Więcej na ten temat Adrian Ruszkiewicz. Gmina Stara Kamienica w planach na najbliższy czas ma wiele inwestycji. Większość z nich jest możliwa do zrealizowania dzięki środkom z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Środki, które pozyskaliśmy, będą przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców naszej gminy. To są przede wszystkim drogi, to jest woda, kanalizacja, to jest szkoła w Wojcieszycach, to jest remiza w Rybnicy. Na budowę szkoły w Wojcieszycach gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości około 4 milionów złotych, a przetarg na to zadanie ma być ogłoszony w przyszłym tygodniu. Oczywiście to nie wszystko. Również w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na modernizację 8 dróg na terenie gminy Stara Kamienica. I to były pieniążki, które uzyskaliśmy w pierwszym etapie Polskiego Ładu. W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu kolejnych projektów. Jest to przebudowa 12 kolejnych dróg na terenie gminy Stara Kamienica oraz rozpoczęcie pierwszego etapu wodociągowania i kanalizacji miejscowości Barcinek.
Odcinek, na jakim ma powstać nowa kanalizacja, to ponad kilometr. Ścieki z Barcinka będą przepompowywane bezpośrednio do oczyszczalni w starej kamienicy. Warto również wspomnieć o środkach pozyskanych z innych programów i funduszy. Korzystamy również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i tutaj już na dniach będziemy oddawać do użytku instalację wodociągową i kanalizacyjną w Wojciechowicach, a właściwie to rozbudowę jednej z bocznych uliczek tej sieci. W gminie Stara Kamienica inwestuje się także w odnawialne źródła energii. W ramach regionalnego programu operacyjnego planujemy zakupienie pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na czterech placówkach oświatowych, to jest w szkole w Wojciechowicach, Kopańcu, Barcinku oraz przedszkolu w Starej Kamienicy. Projekt ten realizowany jest dzięki współpracy gminy z Karkonoskim Klastrem Energii, który działa na obszarze powiatu karkonoskiego. Co warto zaznaczyć, blisko 20% wszystkich pozyskanych środków przez klaster przeznaczonych zostanie na inwestycje w gminie Stara Kamienica. A teraz informacja dla ósmoklasistów. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach tworzony jest nowy oddział przygotowania wojskowego. Nabór w tradycyjnej papierowej formie potrwa do końca wakacji. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach rozpoczyna rekrutację do oddziału przygotowania wojskowego w liceum ogólnokształcącym. To bardzo dobra informacja dla ósmoklasistów, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, jaką szkołę wybrać. W roku szkolnym 2022-2023 przyznano nam oddział przygotowania wojskowego. To są certyfikowane klasy Ministerstwa Obrony Narodowej, finansowane z funduszu ministerstwa i mamy możliwość otwarcia w tym roku takiej klasy. Zajęcia w klasie wojskowej, czyli tak zwanej OPW, opierają się o podstawowe założenia programu nauczania w liceum, a są rozbudowane o teorię wojskową i zajęcia poligonowe w jednostce patronackiej. Także naszą jednostką patronacką prawdopodobnie będzie jednostka wojskowa w Bolesławcu i tam na poligonie będą się odbywały zajęcia. Pozostałe zajęcia teoretyczne tu w szkole, ale prowadzone przez zawodowych żołnierzy. Rekrutacja potrwa do końca sierpnia tego roku i będzie odbywać się wyłącznie w tradycyjnej papierowej formie. Chciałbym się zwrócić do wszystkich absolwentów szkół podstawowych z powiatu karkonoskiego, aby aplikowali do naszej klasy wojskowej. Można taki formularz dostać tutaj w szkole. On będzie także dostępny na naszych stronach internetowych. Składamy go w sposób tradycyjny, czyli w sekretariacie szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach przy ulicy Szkolnej 1. Oferta kierowana jest do ósmoklasistów z całego powiatu karkonoskiego. Możliwości dojazdu są, także nie ma problemu. Jeśli chodzi o logistykę, też możemy dopasować plan lekcji, które to na przykład będą zaczynały się później, żeby kandydaci do naszej szkoły czy uczniowie mogli spokojnie dojechać nawet z oddalonych miejscowości od Kowar. Chciałbym jeszcze dodać, że klasa OPW, czyli klasa Oddział Przygotowania Wojskowego, ma pewne wymagania. Uczniowie przychodzą do szkoły w mundurach i w mundurach pozostają w szkole. Ma to oczywiście znamiona jakby sugerujące, że to jest wyjątkowa klasa i że jest związana z Wojskiem Polskim, także uczniowie tej klasy wyróżniają się na tle innych uczniów. W roku szkolnym 2022-2023 w placówce realizowany będzie także program Erasmus. Zakwalifikowaliśmy się do programu Erasmusa i rozpoczynamy współpracę polsko-grecką. Nasi uczniowie wyjadą na warsztaty do Grecji i później będzie druga część. Grecy przyjadą do Polski i oczywiście zajęcia będą się odbywać w języku angielskim. A w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach uczniowie chętnie biorą udział także w zajęciach pozalekcyjnych. Organizowane są także różnego rodzaju wyjazdy. Odwiedziliśmy takie miasta jak Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, były warsztaty w Berlinie językowe, warsztaty były w Dreźnie, to też były językowe i historyczne i oczywiście czeska Praga. Od właściwie czterech, prawie pięciu lat bierzemy udział po kolei w projektach unijnych finansowanych z projektów Polska-Saksonia bądź polsko-czeskich. Uczniowie realizują przeróżne zajęcia, są przedmioty rozszerzone albo ścisłe, albo związane z multimediami, z technologią informatyczną, stąd już mamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe, jedną mobilną, jedną stałą, wprowadzamy drukarki 3D,
Skończyliśmy projekt z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie i z Politechniką Wrocławską, gdzie nasi uczniowie projektowali na drukarkach 3D. Mamy dużo wycieczek oraz korzystamy z pleneru i mamy lekcje na dworze. Na pewno będę wspominać je bardzo dobrze. Myślę, że wybrałabym drugi raz tą szkołę. A więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz jej facebookowym profilu. W sobotę 18 czerwca na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się pierwsza edycja wydarzenia pod nazwą O winie w Kotlinie – Jeleniogórski Festiwal Wina Polskiego. Wśród wystawców znajdzie się 10 dolnośląskich winnic oraz dwie serowarnie. O winie w Kotlinie, Jeleniogórski Festiwal Wina Polskiego, to pomysł na wypromowanie dolnośląskich winnic i serowni. Na Dolnym Śląsku w tej chwili mamy bardzo dużo winnic, które coraz prężniej się rozwijają, dochodzą coraz to nowe winnice. Będziemy mieli spotkania ze specjalistami, fachowcami, będzie można zadawać im pytania. Będą informacje, skąd się bierze wino, dlaczego jest to wino, dlaczego jest wino takie drogie. O tym, jak łączyć wino z innymi potrawami, czy wypada, czy nie wypada, co można zrobić z winem. Taka delikatna, mała szkoła dla przeciętnego Kowalskiego, aby wiedział, jak się poruszać w sferze wina. Nasi winiarze przedstawią nam tutaj cały asortyment. Będą wina zarówno od win spokojnych, po te wina, które są obecnie bardzo modne, czyli wina takie naturalne, niefiltrowane, tak zwane petnaty. Każda osoba, która lubi wino, zna się na winie, będzie uradowana, ale również osoba, która się nie zna na winie, będzie mogła dużo tej wiedzy zasięgnąć. Tak jak pan Andrzej wspomniał, w trakcie imprezy będziemy na pewno mieć tak kilka wejść takich troszeczkę edukujących. Będziemy mówić o tym, jak łączyć wino z potrawami. Będziemy próbowali obalić mity związane z winem. Wydarzenie o winie w Kotlinie, Jeleniogórski Festiwal Wina Polskiego, rozpocznie się 18 czerwca na Placu Ratuszowym przed południem. Ogłoszenie wyników na najlepsze wina imprezy zaplanowano o godzinie 19. A teraz jeszcze jedna krótka informacja. Od listopada tego roku Sławomir Czubak przestanie pełnić funkcję naczelnika karkonoskiej grupy GOPR. Sprawował ją przez 8 ostatnich lat, a teraz, jak sam twierdzi, chce powrócić do czynnego ratownictwa górskiego. O swojej decyzji miał już powiadomić zarząd. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w wydarzeniach tygodnia.